Cześć, opowiem wam też trochę o Facebooku, ale również o startupie, który powstał na bazie fanpage'a. To jest dosyć nietypowa sytuacja, bo nie wiem, czy jest dużo takich przykładów, że najpierw jest fanpage na Facebooku, a później powstaje z tego serwis. I jeszcze w ogóle jest przyszłość takiego przedsięwzięcia. Tak mi się wydaje, że jest. W skrócie, to jest logo po lewej stronie fanpage, serwisu i zrobiona grafika na fanpage. Wspominamy czasy naszej młodości. W skrócie powiem, czym ja się zajmuję. Robię strategię dla dużych firm, ale też mam swoją spółkę, która robi aplikacje między innymi na Facebooka, na telefony komórkowe i korzystam codziennie z telefonu, który jest na Androidzie. Korzystam z systemu operacyjnego Windows, używam Gmaila. Z Gmaila mam zsynchronizowany Remember the Milk, fajne narzędzie. Taki task manager. Taki widget można sobie ściągnąć i na Androida, i w Gmailu też zamontować, więc jest fajny dostęp. Polecam, jakbyście chcieli korzystać z czegoś takiego jak task manager, i pliki przechowuję w Dropboxie. No to tak mniej więcej ja zawodowo. Teraz pomysł na fanpage born.pl. On się zrodził z tego, że pracowałem trochę przy Facebooku i tak naprawdę brakowało mi możliwości testowania różnych rzeczy, tak jakby nie na żywym organizmie, powiedzmy, czyli powiedzmy z klientem i z jego działem marketingu i tak dalej, tylko chciałem mieć taki fanpage, który jest, ma dużą skalę, jest bardzo rozkręcony i jest duża interakcja, i zobaczyć, co się tam dzieje. Jak ludzie lajkują, jak komentują, ale naprawdę na dużą skalę, i chciałem zrobić coś takiego szalonego, znaczy coś takiego, co jest zabawne. I wpadł mi pomysł do głowy, że to może być coś ze wspomnieniami z dzieciństwa, bo tak naprawdę jest mało serwisów internetowych, mało takich miejsc, gdzie jest content zebrany i można się pośmiać, a można też wrzucić jakieś swoje zdjęcia. No i to są takie rzeczy, które się tam odnalazły. To są takie bardziej popularne oczywiście, ale my wszyscy to pamiętamy i to jest fajne. I się okazało, że ten fanpage bardzo szybko zaczął sobie rosnąć na Facebooku. Między innymi robiłem takie ankiety, jaki jest twój ulubiony zapach dzieciństwa. I tam przypominałem sobie o rzeczach, o których dawno zapomniałem zupełnie. Albo na przykład tym zapachem z dzieciństwa, który w rankingach wygrywa, to jest chińska gumka do żucia, tak? I to są takie rzeczy, które ja rzeczywiście teraz już pamiętam, ale ludzie musieli mi to przypomnieć, tak? I takich zapachów zebrałem 20, których zapomniałem. Sobie spisałem to, albo nie wiem, jak jest mój ulubiony serial, albo jakaś ulubiona zabawa z podwórka. Ja jestem urodziłem się w 80 roku, sporo pamiętam jeszcze z tych pierwszych moich lat, czyli tam końcówki PRL-u. Naprawdę dużo zabawy, tak? Dużo zabawy przy tym projekcie, to właściwie miało mi posłużyć jako testowanie, a też jako zabawa. I on sobie rośnie. Kilka statystyk też interesujących, bo powiedzmy jest 62 tysiące fanów, czyli to jest duży fanpage. On dzisiaj sprawdzałem 136 miejsce co do ilości fanów w polskim Facebooku. I to jest 1/10 tego, co ma największy fanpage, czyli demotywatory. To jest taka skala, ale tutaj właśnie Janek pokazywał między innymi interaktywność demotywatorów. Ja wam pokażę, że interakcja na tym fanpage'u jest 50 razy wyższa niż na demotywatorach, ponieważ, no ale to zaraz pokażę, nie przygotowałem tego, ale wam akurat pokażę jakieś cyfry. Co ciekawe, 68% użytkowników to są kobiety, a 47% użytkowników to są kobiety w przedziale 25-34. To jest dosyć ciekawe. Dziękuję. Bardzo fajna grupa docelowa, ja później nie. No. Trochę statystyk takich poszczególnych postów, tam feedback. To jest mało interesujące, przejdę do bardziej ciekawych rzeczy niż mierniki. Czy można zarabiać na fanpage'u? Na takim, który ma 62 tysięcy użytkowników, można już zarabiać.
i na każdym, który ma tyle użytkowników, można zarabiać, tylko to jest bardzo specyficzny sposób zarabiania. Powiedzmy, że jak się pracuje z klientami, to startuje się im na przykład aplikacje konkursowe, które są teraz bardzo popularne i wiadomo, że je trzeba w jakiś sposób promować. Jeśli się wykorzystuje taki fanpage i robi się to rzadko, bo nie można przesadzić z tym, czyli na przykład raz w miesiącu pisze się to użytkownikom, słuchajcie, fajny konkurs, a jeszcze tytuł konkursu to jest wspomnienie zdjęcia ze wspomnieniami z dzieciństwa, czyli jeszcze kontekstowo pasuje, to już mieliśmy takie przypadki, że przekierowaliśmy ruch i w przeciągu jednego dnia 1300 osób zagrało w grę. Więc to jest już fajny start dla aplikacji konkursowej, tak? Czyli nie wprost zarabiamy, tylko po prostu nie wydajemy na promocję w prawej kolumnie na przykład, tylko robimy to w dużo lepszy sposób, mamy lepszą grupę docelową i jesteśmy w stanie rozkręcić w ten sposób. Oczywiście tutaj jest ten warunek, musi być dużo fanów, bo to na małych fanpage'ach nie będzie działało, nie będzie efektu skali. Teraz zbudowanie zasięgu na początku aplikacje. To jest ta metoda, którą zawsze zaczynamy, ja zaczynam budować zasięg, jakieś śmieszne aplikacje i przede wszystkim content, który utrzyma użytkownika i go zlojalizuje, zaangażuje ten użytkownik. Jak ma fajny content, no to gdzieś tam pozostawia po sobie ślad. Interakcja, lajki, interakcja, komentarze. Ja mam takie pytanie do Was i jeśli możecie, niech podniosą ręce osoby, które prowadzą fanpage na co dzień. Wow, no to okej, okay, super, bardzo fajnie. Nie pytam, kto jest na Facebooku. To jest ciekawy slajd. Ja go spisałem ręcznie na kartce, oglądając konferencję prasową, którą prowadziła dziewczyna, która zajmuje się marketingiem w Facebooku i ma na nazwisko Zuckerberg, także przypuszczam, że rozpoznajcie nazwisko. I ta dziewczyna jest chyba tam szefową marketingu i ona napisała, że to trzeba pamiętać, jak się prowadzi fanpage. Tego nie ma w internecie, ja to sobie spisałem, to było u niej na slajdzie na konferencji facebookowej. Więc to, co ona mówi, to są rekomendacje dla firm, które prowadzą fanpage, czyli be brief, czyli mówić zwięźle, mówić wprost, autentycznie, czyli nie używać papki marketingowej, mówić zwyczajnie, kolokwialnie, używać okejek, używać wyłącznie drugiej osoby w komunikacji, czyli czy to druga osoba liczby pojedynczej, czy mnogiej. I oczywiście call to action, czyli angażować użytkowników, żeby oni albo lajkowali, albo komentowali. Poprzez najlepiej poprzez zadawanie pytań. A to są rekomendacje moje dotyczące tego, co robić, żeby zbudować dobrą aplikację. Trzeba według mnie pamiętać o czterech elementach. Czyli przy aplikacji, mówię o aplikacjach brandowych, takie, które pozwalają nam budować zasięg, to są zaangażowanie, zabawa i to i w tekście, w copywritingu i w dodawaniu elementów rywalizacji, wirus i wszystko, co się z tym wiąże, czyli feedy na wallach i takie tam. I najważniejsze, łatwość w użytkowaniu. Wszystko musi być bardzo proste, intuicyjne. Po co serwis Imperel? Też chęć na początku to była chęć testów, nowych rozwiązań, bo ja bardzo lubię technologię, my robimy serwisy, aplikacje, więc chcieliśmy sobie przetestować różne rzeczy, czyli chcieliśmy pobawić się własnymi aplikacjami, które nam będą pomagały w kierowaniu ruchu użytkowników z Facebooka na zewnątrz, z powrotem, co się z tym wiąże, jaki jest poziom interakcji, gdzie lepiej działają lajki, gdzie lepiej działają komentarze. I po prostu zaczęliśmy poznawać. A kontekstowo, wiadomo, to jest Imperel. Zrobiliśmy taki ala kopię demotywatorów. I to jest serwis. Dlaczego mówię kopię? No bo ludzie wrzucają content, inni lajkują, później to wpada na fanpage. I teraz wam pokażę te statystyki, o których mówiłem. Tutaj mamy serwis internetowy, a ten mamy fanpage. I to jest ten sam post. Najpierw się pojawia wpis na stronie internetowej, później trafia, tak jak w demotywatorach, na fanpage.
I co ciekawe, z tych statystyk, które ty pokazywałeś, no to powiedzmy, że 4000 lajków, tam nie było takiego wyniku, a to jest wynik lajków na stronie internetowej, nie na fanpage'u, czyli to jest coś bardziej wartościowego, bo to już jest poza Facebookiem. A tu mamy 356 komentarzy posta. No, taki chyba dobry wynik. A tutaj na serwisie internetowym jest 25 komentarzy, więc mamy problem teraz, tak? Bo mamy super interakcje, jeśli chodzi o lajki, ale mamy no, 8% tych komentarzy, co jest na Facebooku, to mamy na serwisie internetowym. I zaczęliśmy się zastanawiać, co z tym robić. Wciąż nie wiemy, ale kombinujemy, próbujemy. Bo tak, to jest mój cel teraz, tak? Co zrobić, żeby interakcje na serwisie internetowym była taka sama jak na Facebooku? Bo z lajkami mamy lepiej. Mamy więcej lajków na stronie internetowej, ale niestety komentarze jeszcze nie. Bywa lepiej, bywa gorzej, ale to jest około 10%. Czyli powstało to wszystko po to, żeby znowu bawić się. Co to jest? Przepraszam. Okej. Okay. To jest jeden dzień z lutego, jeden dzień z marca. Pokazuję wam Analytics, a macie wgląd we wszystkie dane. Tutaj jest luty i marzec jest pod spodem. Jakie problemy? To jest jeden, tak jakby jeden dzień i to taki wzięty słabszy dzień. Bounce rate, zobaczcie, liczba odrzuceń. Duży problem. 82% odrzuceń to jest masakra. W marcu już jest 74. Idzie w dół. Walczymy, tak? Dodaliśmy na stronie między innymi podpowiedzi, czyli jak jest wrzucony wpis, jakieś zdjęcie, to po prawej stronie już się pojawiają inne do wyboru, więc użytkownicy zaczynają sobie tam wędrować powoli. Testujemy, uczymy się. Grupa docelowa, to co mówię, czy można zarabiać na tym? Można. Można. Fajna grupa docelowa, tak jak powiedziałem. I to nie tylko dlatego, że to są kobiety. Oczywiście to jest super, ale kobiety w ogóle są fantastyczną grupą docelową, jeśli się idzie do domu mediowego. No, super. I jeszcze do tego diaspora. 20% ruchu pochodzi z zagranicy. I jak ktoś wie, jak wykorzystać ruch, który jest z zagranicy, głównie ze Stanów, Anglii, Niemiec, to też potrafi docenić potencjał tego serwisu. I to są Polacy oczywiście, którzy wyjechali na emigrację i żyją za granicą i mają bardzo duży ciąg do tych wszystkich wspomnień, mają dużo większy sentyment niż my, jeszcze większy niż do tych dawnych czasów. Więc kolejnym krokiem jest teraz pracujemy nad tym sklep internetowy, bardzo specyficzny. On będzie działał na trzech rynkach, tylko za granicą. I to będą takie zapisy na gadżety i sprzedaż taka grupowa takich elementów w trzech krajach. No i to po prostu się bardzo ładnie już tak na etapie analiz nam lepi w całość, więc to będzie jakiś tam kolejny etap trochę handlu. Wykorzystamy tu mój kolega Alex, urodzony w Austrii, pochodzenia polskiego, studiujący w Stanach. Dał mi namiary do kolegi z Amazona, z którym tam studiował. Kolega nam pomógł tam zorganizować, pomoże zorganizować trading i zaczniemy handlować pamiątkami. To właściwie tyle. Bardzo dziękuję za uwagę i czekam na pytania. Można zacząć od sugestii. Jak wrócisz do swojego slajdu, bodajże macie problem z integracją Facebooka, a samego blogu, czy samej strony. Bodajże już od 2 tygodni, mam nadzieję, jeśli się mylę, to ktoś mnie poprawi. Jest już możliwość zintegrowania tego. Facebook to umożliwia. Możesz powiedzieć, o czym mówisz teraz, co mam pokazać? Chodzi mi dalej, o waszą stronę. Było dalej. Na sam pod sam koniec jakoś 3 slajdy. Oto. W tym momencie możesz feed komentarzy na stronie i na Facebooku zintegrować. Z tego celowe nie robię. Aha, nie chcę. Tak, nie chcę oddać komentarzy. Absolutnie jest to celowy zabieg, bo to jest, my tym zarządzamy. Co więcej, daliśmy, ja o wielu rzeczach nie powiedziałem wam, bardzo dużo testujemy. To jest nasza aplikacja autorska, po którą już pukają też inne firmy. To też jest sposób na, tak naprawdę, sposób na zarabianie pieniędzy. Zobaczcie, że tu nawet możecie odpowiadać, czyli nie tylko lajkować,
komentarz, na przykład odpowiedzi do komentarza robić. To są rzeczy, których na Facebooku nie ma, tak? Komentarz do komentarza i tak dalej, więc my rozwijamy te narzędzia. Komentarz do komentarza. Jak jesteś... Okej, okej, okej. Ale w tych widżetach takich zewnętrznych tego nie ma, tak? Jest drzewo, że... No nie wiem... Nie mam teraz internetu, żeby odpalić, żeby dokładnie zrozumieć, o co chodzi. Bo może za dużo na to patrzę, żeby... Aha. A, wiem, o co ci chodzi, tak. Ale jak odpowiadasz? Robisz małpkę i piszesz, komu odpowiadasz, tak? O to ci chodzi? Nie, normalnie... Komentarz do komentarza, tak? Dobrze. Okej. Okay. Natomiast to jest nasze rozwiązanie, to jest tak, że my zarządzamy tym i możemy między chociażby komentarz rzucić reklamę kontekstową, cokolwiek innego zrobić, tak? Także jest to nasze rozwiązanie, autorskie aplikacje. Na czym zarabiacie? Abazon daje taką możliwość, że wrzucamy w jednym miejscu tak jakby towar i oni odpowiadają za dystrybucję. Tak? Także można powiedzieć tak, że taniej będzie odbiorcom zakupić produkt, bo jeśli zamówi 100 osób ten sam gadżet, który pójdzie na przykład do Stanów, ta dystrybucja już jest stamtąd tego produktu, a nie stąd wysyłanie pojedynczych sztuk. Nie znamy. Znaczy, częściowo znamy, mamy informacje, ale tak naprawdę to... Można oczywiście załatwić. Tylko jest kwestia później utrzymania tego na półkach, bo jeśli to będzie za długo leżało, to Amazon to wyrzuci. Tak działają. Także... Jeszcze może jakieś? Tak? Ja mam takie pytanie, bo to jest tak, że to, co jest najfajniejsze na tej waszej stronie, to są generalnie jakieś stare zdjęcia, które rozumiem rzucają użytkownicy, ale to są też jakby rzeczy, które mogą być chronione prawem autorskim. Jakimś tam. Nie boicie się tego, że w pewnym momencie ktoś do was przyjdzie i powie, słuchajcie, to jest moje zdjęcie, wy na tym zarabiacie. To znaczy, jest oczywiście wszystko chronione przepisami, które tutaj są, regulaminem i tak dalej. To wszystko jest opisane, tak jak każdy serwis, do którego można wrzucać content. Można zgłosić naruszenie, także wszystkie zabezpieczenia prawne zastosowaliśmy, które są dostępne. Są zdjęcia, które wyrzucamy, tak? Nie wszystkie się przedostają. A większość zdjęć tak naprawdę w tej chwili to są zdjęcia, które sami zrobiliśmy w różnych miejscach. Mamy kilka tysięcy zdjęć, które sami robimy i wrzucamy tam znak wodny i one już też wędrują po internecie. Sporo kontentu, który sami pozyskaliśmy. Czyli jednym słowem moderujecie cały czas content ręcznie? Nie, jak wejdziesz dzisiaj i dodasz zdjęcie, to jest postmoderacja tak naprawdę, bo nie musimy tego robić, to nie jest regulaminem, ale jeśli coś zauważymy, co jest nie tak, no to usuniemy. Poza tym zdjęcie, które jest wrzucone przez użytkownika, ono nigdy nie trafia od razu na stronę główną, czyli też nigdy sobie nie trafia na fanpage. To zdjęcie musi jednak tam chwilę pobyć. Jesteśmy w stanie postmoderację zrobić i sprawdzić. I usunąć, jeśli jest jakiś problem. Oczywiście jest coś takiego przy tych starych zdjęciach, że pewnie wiele z tych zdjęć to tak naprawdę nie ma autora. Jest taka sytuacja, że jest sporo zdjęć, które nie ma autora, wędruje i na przykład jak wrzucimy w grafiki Google'a, to jedno zdjęcie się pojawi, nie wiem, 50 razy na różnych stronach. Nie ma żadnego zapisku o autorze, jest jakieś stare zdjęcie. Takie rzeczy się zdarzają.